Zapraszamy do Meta. Witam Was tutaj, cześć Wam znowuż i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie Zapraszamy do Metra. Dzisiaj widzimy się ponownie na stacji metro Kondratowicza. Jesteśmy oczywiście w dzielnicy Targówek, bo tylko w tej dzielnicy po tej stronie Wisły aktualnie trwają prace przy budowie nowych stacji metra. Jesteśmy zlokalizowani też bezpośrednio obok ratuszu Targówek, który wbrew pozorom, jak to niektórzy myślą, jest w dzielnicy Brudno. Nie ma takiej dzielnicy. Brudno to jest dzielnica, że tak ja to mówię, bezpośrednio na Targówku. No i tak, widzimy tutaj bezpośrednie zdjęcia z lipca 2020 roku. To jest kawał czasu temu, chociaż jak patrzę na te zdjęcie, to faktycznie wspominam sobie, jak to było wtedy, a jak to jest teraz. Zupełnie inaczej tutaj na przykład są przejścia dla pieszych poprowadzone. No i najważniejsze, widzimy też bezpośrednio, iż te wyjścia po tej stronie no zupełnie inaczej wyglądają. Po pierwsze, ich nie ma daszków, a wyjścia są. Trochę inaczej wygląda to zupełnie. No i plac budowy. W końcu dociągnąłem, jakie słowo mi zabrakło w ostatnim odcinku. Tam mówiłem żuraw i różne inne rzeczy na ten ruchomy dźwig, jak to powiedziałem, to jest suwnica. Te tutaj pomarańczowe, co widzicie, to jest suwnica. Suwnicą były tutaj wkładane tubingi, czyli elementy, które tymi taracza TBM składała tunel. Za chwilę będziemy jeszcze je widzieć w kolejnym miesiącu mniej więcej, jak to wygląda. I możecie mniej więcej przejrzeć się tutaj, jak wygląda plac budowy. Zdjęcia z tych pierwszych miesięcy, faktycznie kiedy miałem Dotona, są takie trochę poszarpane i zupełnie nie według schematu, który teraz już faktycznie robię. Przez to trochę trudniej się zlokalizować, bo zawsze z innego miejsca robiłem zdjęcia. I po prostu latałem dookoła całego placu budowy, a nie tak jak teraz po prostu latam bezpośrednio nad nim. To też widzicie, jak wygląda ulica Kondratowicza, która bezpośrednio po całej przebudowie, kiedy się skończy cała budowa, będzie w całości zdekonstruowana również na odcinku, gdzie nie powstają stacje metra, tylko były po prostu prace związane z tymczasowymi robotami. Tam będzie frezowanie, nowa ulica, nowa nawierzchnia. Wszystko to się faktycznie tam pozmienia, bo tam aktualnie są parkingi, wszystko jest rozwalone i to nie wygląda tak, jak powinno wyglądać po przebudowie. Także spokojnie, tam się jeszcze zmieni. Nie wiem, czy ścieżki rowerowe, asfaltowe tam się pojawią. Tego niestety na razie jeszcze nie wiem. Ale spokojnie, jeszcze do tego czekamy chwilę i będziemy widzieć, jak to będzie wszystko tutaj powstawać. Dobrze, przenieśliśmy się do kolejnego miesiąca. To już mamy sierpień 2020. Co wydaje mi się ciekawe, że co miesiąc robiłem odcinki z Brudna. No, kiedyś może częściej tutaj się pojawiałem. Przecież nie wiem. No, mniejsza z tym, bo widzimy tutaj właśnie tutaj tą suwnicę i widzicie te białe elementy, te białe bloczki, to są właśnie tubingi, które są tutaj wkładane w dół i bezpośrednio do tarczy TBM. Tu też zwróćcie uwagę na wyjścia, jak wygląda ich cały obrys, że już tutaj faktycznie powstawały w sierpniu 2020, a rok później mogliśmy już wyjść na stację i oglądać, jak to wszystko wygląda na dole. Zobaczcie, jaka różnica. Co nie? Ale spokojnie, dojdziemy jeszcze do tego września, kiedy faktycznie mogliśmy wejść na plac budowy. To jest i oto i ratusz Targówek. No, ratusze z tych dzielnic właściwie mniej więcej wyglądają podobnie. To był taki styl mniej więcej, kiedy te ratusze powstawały. I podobnie wszystkie ujednolicono. Całkiem ładnie wyglądają. No i tak cała stacja się prezentuje, proszę bardzo, od tej strony, gdzie będzie w przyszłości tramwaj na Zieloną Białęgę, który znowu został odroczony z tego, co słyszałem, no ale no mniejsza z tym, no niestety, no trzeba będzie czekać, ale i tak na ten temat zrobię film, bo tramwaj na Zieloną Białęgę jest potrzebny, czy chce się to ukryć, czy nie, on naprawdę by się przydał. Między innymi dla niego właśnie tutaj na tej stacji metra powstał ruchomy chodnik do poprzedniego wyjścia, które widzieliście przed chwilą. No i jesteśmy w listopadzie 2020. Tu za chwilę zobaczycie mniej więcej trochę bliżej te tubingi. Tu bardzo długo ten tunel powstawał, faktycznie rok 2020. Pomijając też, że to był rok pandemiczny, to był rok tarcz TBM na odcinku brudnowskim i na Targówku. Po prostu one tutaj wszędzie się kręciły i stacje zbytnio nie powstawały poza obrębami wyjść. Bo jak widzicie, tutaj już zaczyna się pojawiać powoli ta konstrukcja stalowa od tego bezpośrednio wyjścia do ratusza. Ponadto, jak widzicie, jest tutaj jeszcze więcej tych tubingów. No i tutaj jakieś wstępne zaczęło się już zasypywanie tej stacji. Jest tu oczywiście parę otworów technologicznych, co nie zmienia faktu, że widzimy, iż to jest faktycznie powoli już zasypywane. No i drugie wyjście też widzimy, że już tutaj jest z większą zabudową. To wyjście jest w ogóle, jeśli dobrze pamiętam, to jest właśnie to kultowe wyjście, które przez bardzo długi okres czasu było w Incze. Zapraszamy do Meta.
Było bardzo kiepsko nagrane na ujęcie, ale przez tyle lat ono tutaj było. No i proszę bardzo, oto i zdjęcie, jak wyglądają tubingi. Znaczy najpierw tutaj macie zdjęcie, jak było wszystko wstawiane na niższe poziomy, a tutaj zaraz dalej, proszę bardzo, jest no taki pojazd, który przewozi je tu bezpośrednio w odpowiednie elementy i to są całe pakiety. Jak widzicie, to są wszystkie elementy, żeby cały jeden pierścień tutaj stworzyć. No akurat tutaj, jak widzimy, podjeżdża niepełen pakiet, ale pewnie to za chwilę zostanie przeniesione i będzie już w całości. Tego tutaj, nie pamiętam ile to było tysięcy, to było bardzo dużo tysięcy tych elementów, raz 3700 ileś? Jak nie więcej, ale tu się mogę mylić, więc od razu mówię, żebyście nie brali moich słów tutaj z liczbami do serca, bo ja zazwyczaj do liczb nie mam głowy niestety. No i tak to wygląda, proszę bardzo, to trochę jeszcze więcej ujęć właśnie na te tubingi i na to, jak to wyglądało na dole. Tutaj jak się przyjrzycie, w tych miejscach widać faktycznie taśmociągi. Odtarcz i to jest chyba multicar nawet tam było. Multicara jeszcze nie widziałem, ale na Karolinie na pewno wam pokażę, jak w końcu będzie budowa. A sądzę, że już niedługo Karolin faktycznie wystartuje, bo widziałem tam ostatnio na filmie od Gulenmarku, właśnie o choince, którą zobaczycie na sam koniec, że coś tam planują. No i proszę bardzo, to są podkłady do wszystkich tutaj, całego torowiska bezpośrednio tej stacji metra, no i na torowisku w poprzednich i okolicach tunelów, czyli właściwie widzimy, że w marcu zakończyły się prace związane z taczami TBM. No to jest dosyć duży przeskok. Listopad 2020, a marzec 2021, to jest parę miesięcy, suwnica zniknęła i to jest to kultowe wyjście właśnie, te ujęcie, które tutaj przez długi czas się kręciło. No i teraz już wracamy mniej więcej z standardowymi przelotami, które zawsze co te dwa miesiące czy miesiąc wykonuję, dzięki czemu będę mógł zrobić takie dosyć ładne podsumowanie z podziałem na przykład na 9 ekranów na jednym wyświetlaczu, żebyście mogli na żywo zobaczyć, jak tutaj proces budowy się zmieniał. To jeszcze jest film, który może pod koniec tego miesiąca zrobię, bo sądzę, że to może być coś ciekawego. Zresztą filmów z podsumowaniami, jak to wygląda wszystko w czasie, to mogę zrobić z każdej inwestycji, którą nagrywam, bo każdą inwestycję, którą nagrywam, archiwizuję. I na przykład z zachodniej mogę to samo zrobić, że się cofniemy o ponad rok do tyłu i będziemy patrzeć, jak to wszystko wyglądało. Także możliwości jest co niemiara. No i proszę bardzo, tak wygląda stacja. Widzimy ewidentnie, iż wszystkie daszki tu już z tej strony są właściwie gotowe. Nie trzeba przy nich nic już robić. Znaczy, no trzeba je pomalować, wykończyć i tak dalej, ale jeżeli chodzi o samą konstrukcję, to one już są gotowe. Też przy okazji na środku widać schody ruchome. No i dalej szpital Brudnowski, który chyba nigdy nie miałem sytuacji, żeby faktycznie jakiś helikopter lądował przy szpitalu Brudnowskim, kiedy latałem dronem. Taka ciekawostka. Chociaż ja tutaj, jak widzicie, no nie jeden raz byłem, naprawdę. Wszystkie stacje metra to mam obcykane z każdej strony. Ja tutaj znam ten plac budowy jak własną kieszeń. No i przestrzeń powietrzną nad nimi również, także doskonale wiem, gdzie ptactwo na przykład przesiaduje, gdzie podlecieć, żeby całe się wzbiło, ale drona nie rozwaliło. No i proszę bardzo, tu jeszcze lekki przelot na dole, ale to już jest bezpośrednio z maja 2021, czyli kolejne miesiące przyleciały nam. No i widzimy, jak to wygląda trochę z niższego pułapu. Też możecie zobaczyć, że z miesiąca na miesiąc coraz to niżej latam, gdzie w ostatnich ujęciach już faktycznie byłem najniżej jak kiedykolwiek tak nisko. Na placu budowy jeszcze faktycznie nie latałem, ale były możliwości, więc skorzystałem. Też zwróćcie uwagę, że na stacjach metra, tak jak tutaj widzicie, nigdy nie było faktycznie stacjonarnego, postawionego dźwigu poza suwnicą. Zawsze tutaj, tak jak na przykład ten dźwig, to jest taki na koła, który faktycznie przyjeżdża. No i tyle. Nie było, nie widziałem, przynajmniej nie pamiętam, żeby na którejkolwiek ze stacji był taki niepotrzebny, niezbędny. Co też po prostu tłumaczy, że ta stacja metra nie jest budowana jakoś wielopoziomowo, wielopiętrowo, że to byłoby niezbędne, jak na przykład jest na zachodniej przy wielkim dachu. No i tak, jeszcze taki przelocik, taki jak zawsze mamy tutaj mniej więcej. Trzeba co trochę wyjść i z tej strony, i z tej strony. Mój punkt widokowy, oj, stąd tyle razy startowałem już, ja jestem przekonany, że ci mieszkańcy po prostu wiedzą, o, przyjechał, pewnie będzie odcinek za dwa tygodnie, czy tam za tydzień. Znaczy, no trudno to akurat, ogólnie z odcinków z metra to staram się odcinki dosyć szybko puszczać po tym, jak je nagrywam, także, no może bez przesady. No i zobaczcie w ogóle, jaki ten dźwig jest długi, wbrew pozorom, mimo to, że jest
mobilny. No, bym powiedział, że dosyć ciekawe to wygląda. No i tutaj już widzimy dobrą panoramę z wszystkimi wyjściami, że są właściwie gotowe. No i dotarliśmy do dnia otwartego we wrześniu 2021. Bardzo mało miałem zdjęć, właśnie na przykład nie widzieliście teraz lipca 2021, choć odcinek z lipca się pewnie pojawił. Nie wiem, czemu mi ten folder zniknął. Będę jeszcze musiał go poszukać na innych dyskach, może gdzieś go skopiowałem w inne miejsce. No ale jak widzicie, tutaj są pełno namiotów, metra i faktycznie był dzień otwarty. I z tego dnia otwartego mamy przelot bezpośrednio górą. Zwróćcie uwagę, że te daszki już zmieniają w ogóle kolor trochę w niektórych miejscach. Na dole się pojawił czarny kolor. No i windy. Zaczynają się pojawiać konstrukcje wind. Tak samo jak malowanie bezpośrednich już elementów. No jak widzicie, tak to wygląda na załączonym obrazku. Zdjęć z podziemia nie pokazuję. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wyglądała stacja metra Kondratowicza pod ziemią, macie tutaj bezpośrednio link do filmu, w którym to pokazywałem. Bo takich zdjęć po prostu nie chcę pokazywać co chwilę. A na kolejnym dniu otwartym, czy na kolejnym jakimś wejściu, postaram się, aby wam trochę więcej pokazać, bo sądzę, że... Co jak co, ale zawsze nas ciekawi, jak to wygląda pod ziemią. Bo z góry to nawet za płotu coś zobaczymy, a pod ziemią to co innego. Właśnie dlatego na przykład dzisiaj, kiedy wy to oglądacie, ja wchodzę na plac budowy Warszawy Zachodniej, więc pewnie pod koniec tygodnia będziecie mogli zobaczyć film bezpośrednio z tejże inwestycji. I to z placu budowy, czyli na przykład z peronu 6, który już niedługo będzie otwarty. No i zobaczcie, jak to wygląda. Już kończąc trochę kolęd, tak, kolędy też trochę przemycamy tutaj, po cichu. W tle lecą sobie, no i to już są zdjęcia bezpośrednio z listopada 2021, czyli dosyć podobne do tego, jak to wygląda aktualnie. Tam lekkie zmiany mogły się już pojawić, trochę może więcej asfaltu, ale w ogóle z tego ujęcia jestem bardzo zadowolony. Pomimo tego, że pogoda w listopadzie no, naprawdę nie pomagała, jeżeli chodzi o latanie dronem, mam na myśli ciągłe mgły. W grudniu jest o wiele lepiej, pomijając to, że jest tak ciepło, że mi się nie chce wychodzić i stać, bo jak wyjdę w taką pogodę, jak jest teraz, pomijając to, że dron krócej leci, no to jest jeszcze dosyć dużo innych minusów. Tutaj trochę pokażę wam zdjęć bezpośrednio z całego placu budowy, bardziej przyglądając się i oglądając, tu zwróćcie uwagę, że są już schody ruchome wstawione i te wyjście, te elementy stalowe tutaj już są faktycznie pomalowane, stalowo-metalowe. Ponadto tu widzimy, że będzie nowe przejście dla pieszych, przekierowane, trochę węższe, są już tam lustra świąteczne zamontowane, żeby się poprzeglądać, te gulatmarkowe. No i tu pewnie chodniki zaczynają powoli odbudowywać i inne elementy zieleni, żeby to wszystko już powoli wracało do normy, bo elementy zieleni i chodniki i inne rzeczy tu będą się pojawiać dosyć szybko, bym powiedział teraz. Znaczy, no bardziej na wiosnę, ale sądzę, że to zależy, bo niektóre drzewka na przykład lubią, żeby się pojawić już teraz, czyli na zimę. Bardzo dobrze to przyjmują, tak jak to się dzieje teraz na Bemowie, jak są sadzone drzewa. Także tutaj też pewnie parę drzew nowych będziemy mogli zobaczyć na przestrzeni najbliższego czasu. No i pomijając drzewa i inne bariery, które się pojawiają na placu budowy, no to tu mamy po pierwsze asfalt, więc widzimy mniej więcej, jak to wygląda, ale to jeszcze nie jest ostatnia warstwa asfaltu. Ostatnia warstwa asfaltu pojawi się tu pewnie za parę miesięcy, w lutym koło jakoś. Jak nie później. No i choinka, tak, choinka jest, jeszcze choinkę zaraz zobaczymy bezpośrednio z góry, więc właśnie tutaj mamy element świąteczny, nawet Gulenmark coś tam ostatnio wrzucił film, jak to ją tworzyli, jeszcze były światełka zamontowane i inne bajery, gwiazdka na taki czub na górze, no trochę tego było. No i zwróćcie też uwagę, że właściwie już możemy zaobserwować, iż w większości ulica Kondratowicza wraca do swojej poprzedniej glorii, czyli do dwóch pasów w każdą stronę, no i wysepki dla autobusów, żeby mogły się tutaj schować. Tu jest na przykład bezpośredni przystanek pod Szpitalem Trudnowskim, z wyjściem też do metra, więc tutaj ogólnie przystanki przy tej stacji metra będą na pewno bardzo pośrodkowane, jak na przykład przy stacji metro Księcia Janusza, że trochę będzie dużo wyjść przy jednej stacji metra, przez to jak ta stacja ma długie wyjścia, i że tutaj jest dosyć dziwny węzeł ze skrzyżowaniami i no tutaj dużo autobusów jeździ, tak? Jak te tramwaje się tu jeszcze pojawią, to w ogóle się to zmieni, ale zanim tu tramwaj się pojawi, to wiecie...
No to nie wiem, czy tu jeszcze będzie kanał na YouTubie mój prowadzony, tak to bym wręcz powiedział, bo to może dosyć dużo czasu jeszcze tego minąć. No i jak widzicie, tak wygląda na załącznym obrazku choinka. To trochę już znika, ale spokojnie jest, czy jest. Tutaj też widzicie już elementy wysepki dla autobusów, czyli te miejsca, gdzie będzie wybór detonowania. I to, co mówiłem właśnie, tu jest dosyć dużo tych miejsc, gdzie będą przystanki. Nie wiem, jak autobusy, na których będą się zatrzymywać, czy po prostu jakieś przystanki będą tylko tymczasowe, alarmowe, czy dla MPP, albo jeszcze dla innych specjalnych linii. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No i tu bardzo wiem, że lubicie te zdjęcia takie z lotu ptaka, jakby się patrzyło jak Bóg, więc załączyłem wam tutaj trochę, żebyście mogli też poobserwować. Ja też bardzo je lubię, swojego, bo wtedy wszystko można zaobserwować. No nie pod kątem, ale bezpośrednio z góry. Tak jakby się patrzyło na mapę, tylko ruchomą. Ale powiem wam, że im wyżej się patrzy z takiej mapy, tym ten świat wygląda zupełnie inaczej i jeszcze ciekawiej. A miałem okazję latać trochę wyżej dronem, więc powiem wam, że to naprawdę wygląda ciekawie. Niestety w Warszawie czegoś takiego nie da się zrobić, no bo mamy lotnisko Chopina i polecenie wysoko, no, nie jest bezpieczne i jest w większości miejsc nielegalne. Mam nadzieję, że taki materiał wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów z tego typu filmów i nie tylko, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. No i co dużo nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Za parę dni zobaczycie kolejny film z Zacisza, mniej więcej w podobnym klimacie. A, no i jeśli chcecie, żeby pogadać na te tematy warszawskie, jak to wygląda budowa metra, gdzie jest świąteczne metro i inne tematy, zapraszam na mój serwer na Discordzie Avizolandia. Link do niego teraz wam się powinien wyświetlić. No i sądzę, że jest nam tam coraz więcej, ale dawno nie mówiłem o tym serwerze, więc może parę z was tam wpadnie. No można mnie też wspierać, ale nie będę się już powtarzać. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!